pamięci tych, którzy oddali życie podczas II wojny światowej, w walkach na frontach całego świata, w więzieniach, w obozach pracy i zagłady, w gettach, w powstaniu warszawskim. Przyszłość Polski zależy od was. I musi od was zależeć. To jest nasza ojczyzna. To jest nasze być i nasze mieć. I nikt nie może pozbawić nas prawa, ażeby przyszłość tego naszego być i mieć nie zależała od nas. Yeah.
Kto ty jesteś? Jaki znak twój? Gdzie ty mieszkasz? W jakim kraju? Czym ta ziemia? Czym zdobyta? Czy ją kochasz? A w co wierzysz? Nazywam się Ola. Lubię słuchać o historii naszych przodków. Jestem dumna z tego, że jestem Polką. Jestem Max. Jestem harcerzem. Jestem dumny z tego, że jestem Polakiem. Jestem Maja. Uwielbiam czytać polską literaturę. Jestem dumna z tego, że jestem Polką. Jestem Piotrek. Lubię oglądać osiągnięcia naszych sportowców. Jestem dumny z tego, że jestem Polakiem. Słucham Mazurka Dąbrowskiego. Jestem dumna z tego, że jestem Polką. Jestem Ania. Lubię zwiedzać nasz kraj. Jestem dumna z tego, że jestem Polką. Zostać aktorką. Jestem dumna z tego, że jestem Polką. A ty? Czy jesteś dumny z tego, że jesteś Polakiem? Moi kochani, dziękuję wam wszystkim.
zaszczyt się piękny strój galowy za to piękne przedstawienie. W naszej szkole cały rok trwa bardzo dużo imprez związanych z stuleciem odzyskania niepodległości przez naszą ojczyznę. Konkursy historyczne, mamy piękne prace, konkurs na kotylion i jeszcze nie koniec, bo jeszcze mamy konkurs pieśni patriotycznych. Cała taka naprawdę są cykl pięknych, wspaniałych uroczystości związanych z tym świętem. To bardzo ważne, abyśmy my, młodzi Polacy, szanowali naszą ojczyznę, szanowali tych, którzy poświęcili swoje życie po to, żebyśmy mogli się tej wolnej, pięknej ojczyźnie kochanej uczyć. Jeszcze raz dziękuję wszystkim bardzo serdecznie. Dziękuję. Chciałem wam bardzo serdecznie podziękować. Myślę, że tak, dziękuję wam i dziękuję pedagogom, nauczycielom, pracownikom tej szkoły, bo jak ten patriotyzm wasze serca zostanie zaszczepiony właśnie w tym wieku, to z nim pójdziecie przez całe swoje dorosłe życie. Pamiętajcie, urodziliście się Polakami, Polkami, Polakami i Polakami powinniście przez całe swoje zawodowe życie pozostać gdziekolwiek was rzuci los. Dzisiaj są otwarte granice nie tylko Europy, ale całego świata, więc różnie to się toczą ludzkie losy. Gdziekolwiek będziecie, pamiętajcie, że historia i tradycja narodu, w tym wypadku narodu polskiego, zobowiązuje. Dziękuję bardzo. Moi drodzy, co do tego ostatniego pytania, ja jestem dumny, że mogę być wśród was. I nauczycieli, i wykonawców tego programu. Myślałem sobie w czasie tego programu, jak powiedzieć młodemu człowiekowi, czym jest utrata ojczyzny. Ja jestem na tyle stary, że jedną wojnę przeżyłem. Polsko-Jaruzelską. I dziwiłem się bardzo mojej babci, która była przerażona, gdy ogłoszono stan wojenny. Ona przeżyła 4 wojny, w tym 2 światowe. I wiedziała, co znaczy wojna. Dla mnie to, że ktoś kogoś aresztował, ktoś komuś rzucił kamień, nie było takie straszne, chociaż widziałem czołgi na ulicy. Myślę, że dla was takim obrazem bardzo konkretnym będzie przyjazd do waszego domu cioci Zosi. Kiedy się okaże, że trzeba swój osobisty pokój tej cioci oddać. Trudno jest, chociaż na te kilka dni, bo to przecież mój pokój, bo jestem u siebie, bo tam mogę robić to, na co mam ochotę, niezależnie od innych domowych. A jeśli ciocia ma być miesiąc? A jeśli ma pozostać na zawsze? A jeśli to ktoś obcy ma decydować, co mam robić w moim domu? Starajmy się ze wszystkich sił wycenić ten dom, który mamy, który jest nasza ojczyzna, by razem budować jej szczęście i bezpieczeństwo. Życzę tego nam wszystkim. Ale chciałam bardzo podziękować młodzieży za piękny, bardzo wzruszający list. Nauczycielom pogratulować tak zdolnych uczniów. No i rodzicom.
rodzicom, że mają tak zdolne dzieci. I przy pani, pani dyrektor, że pamięta o nas. O, tak, na zawsze zaprosić na taką uroczystość. Dziękujemy. Moja wychowanka, właśnie, przepraszam, naprawdę, chciałam powiedzieć, ja jestem wychowanką pani dyrektor, wieloletnia dyrektor tej szkoły, pani Czesława Bujak, bo pewnie nie wiecie, wiecie, emerytowany nauczyciel, obok siedzi pani wicedyrektoralna Katarzyna Jankowska, która ze mną tutaj rozpoczynała drogę. Wielkie brawa i wielkie dziękuję. Przedstawiciela wojska o wyprowadzenie sztandaru, a później faktycznie dopiero kierowanka, że będzie to lepiej. Szkoła sztandar szkoły wyprowadzony. Dziękujemy bardzo i teraz aktorzy pomalutku wychodzą, tak? Pomalutku, wcześniej opuszczamy.